Powiedzmy, że mamy daną pewną krzywą na płaszczyźnie, oznaczmy ją C. I ta krzywa jest dana w postaci parametrycznej. Czyli współrzędne punktów na tej krzywej są zadanymi funkcjami parametru. Ten parametr się nazywa T. Czyli współrzędna x to jest jakaś funkcja x od t, a współrzędna y to jest jakaś zadana funkcja y od t. No i powiedzmy, że ten parametr zmienia się w przedziale od A do B. W takim przedziale. Czyli jak mamy pewne dwie konkretne funkcje, x od t i y od t, to te funkcje zadają mi pewną konkretną krzywą na płaszczyźnie. Ja tutaj nie będę podawał żadnego konkretnego przykładu, zostaniemy na takim ogólnym poziomie, no ale gdybyśmy mieli takie konkretne funkcje, moglibyśmy tę krzywą na płaszczyźnie narysować. Tutaj jest po prostu oś y, tutaj będzie oś x, moglibyśmy narysować tę, tę krzywą. No, i tutaj my nie mamy żadnych konkretnych funkcji, ale powiedzmy, że ta krzywa wyglądałaby jakoś tak, że tutaj na przykład jest ten punkt dla t równego a. No, i tutaj jakoś tam sobie ta krzywa przebiega. I tu jest ten punkt dla t równego b. Czyli powiedzmy, że to jest właśnie ten punkt, który odpowiada t równemu a. No to jakie są współrzędne tego punktu? Współrzędne tego punktu to będzie x od a, no bo muszę tutaj wstawić za t. Ten parametr a, początek tego przedziału, bo to jest początek tej krzywej. A tutaj będzie y od a. No dobrze, a jakie są współrzędne tego punktu na końcu? To jest wtedy, kiedy t jest równe b. No to jest oczywiste, że tutaj współrzędne tego punktu to będzie x od b. Po prostu muszę stawić t równe b. y od b. To są współrzędne tego punktu. No dobrze, teraz możemy. Na to popatrzeć trochę inaczej. Tutaj te współrzędne x od t, y od t, no to były takie dwie niezależne, dwie oddzielne funkcje. A teraz możemy złożyć te funkcje w pewien jeden obiekt geometryczny, i tym obiektem geometrycznym będzie, będzie funkcja, tutaj mieliśmy dwie funkcje, możemy z tego zrobić jedną funkcję, ale o wartościach wektorowych. Jedną funkcję, która będzie miała dwie składowe. No i tę funkcję oznaczymy sobie r od t. No i tutaj mam właśnie tę strzałeczkę. Ona oznacza, że r jest wektorem. W tym wypadku wektorem na płaszczyźnie, czyli ma dwie składowe. No i te dwie składowe opiszemy sobie właśnie za pomocą tych funkcji. To będzie inny sposób spojrzenia tak naprawdę na to samo. Napiszemy, że składowe tego wektora, no to jest x od t razy wektor jednostkowy w kierunku osi x. Często oznacza się go tak, takim i z daszkiem. To oznacza po prostu wektor jednostkowy w kierunku osi x. Dodać y od t Razy wektor jednostkowy w kierunku osi y. Czyli możemy o tym myśleć, że to jest wektor, który ma dwie składowe. Jedną składową jest x od t, drugą jest y od t. No i teraz możemy myśleć sobie w analogii do fizyki, że to jest, że to jest wektor położenia. To jest dobry sposób patrzenia na to, że to jest wektor położenia. Dlaczego? Dlatego, że jak mówimy o wektorach, to czasami mówi się, że taki wektor na przykład i taki wektor to jest ten sam wektor. Mimo, że on jest w innym miejscu tutaj zaczepiony, ale ma ten sam kierunek, ten sam zwrot, tę samą długość, a miejsce zaczepienia jest nieważne. I to jest jeden ze sposobów patrzenia na takie wektory właśnie swobodne. Ale tutaj akurat ja chciałbym mieć inny sposób patrzenia na wektory, mianowicie taki, że wektor, że wszystkie wektory są zaczepione w początku kładów współrzędnych. I to jest taki wektor położenia, który wskazuje, gdzie w danej chwili T znajduje się moja cząstka. Ale zawsze. Początek tego wektora jest w początku układów współrzędnych, a koniec tego wektora, ta strzałka, wskazuje miejsce położenia mojej cząstki. I taki sposób patrzenia tutaj będziemy przyjmować w tym filmie i w następnych filmach, gdzie będziemy sobie liczyć pochodne tych funkcji o wartościach wektorowych. Czyli tutaj mamy taką funkcję o wartościach wektorowych. Wygodnie jest to oznaczyć r ze strzałką. Czasami w książkach się oznacza to r pogrubione albo jakoś tak. No ale tutaj. Najwygodniej jest pisać tę strzałkę, bo pogrubione to jest trudno takim odręcznym pismem dobrze odwzorować. No i teraz możemy znowu zrobić sobie rysunek, żeby lepiej zrozumieć, o co tutaj chodzi. Więc jak mamy taką funkcję o wartościach wektorowych, to znaczy, że jak biorę wartość tej funkcji dla jakiegoś parametru t, na przykład chcę znaleźć wartość tej funkcji r od a, no to tym razem ta funkcja ma dwie składowe i wartością tej funkcji r od a będzie pewien wektor. No ale to będzie właśnie ten wektor, który tutaj jest narysowany na zielono, tutaj go narysuję jeszcze raz. To będzie taki wektor, który będzie wskazywał, który będzie wskazywał ten początek tej krzywej, no bo to jest to jest r od A, czyli wartość tej funkcji dla t równego A, to jest właśnie ten punkt, który tutaj wcześniej narysowałem, teraz go muszę narysować tutaj jeszcze raz. Mam nadzieję, że, że widzisz, że to jest dokładnie ten sam punkt o tych samych współrzędnych, które były tutaj. No i teraz to jest ten mój wektor r od a. On ma współrzędne oczywiście x od a razy wektor jednostkowy w kierunku osi x, dodać y od a razy wektor jednostkowy w kierunku osi y. No i teraz mogę się zapytać, na przykład o jakiś inny wektor. No powiedzmy, że interesuje mnie wartość tej funkcji o wartościach wektorowych, czyli ten wektor dla parametru trochę większego niż a. Czyli powiedzmy a dodać h, gdzie h jest jakieś nieduże. No to współrzędna x tego punktu, no to będzie x od a dodać h. Skoro to jest współrzędna x, no to mnożymy ją przez wektor jednostkowy w kierunku osi x. Dodać y od a dodać h razy wektor jednostkowy w kierunku osi y. No i spróbujmy teraz ten wektor tutaj narysować. No powiedzmy, że ten wektor będzie się kończył gdzieś tutaj w tym punkcie. Powiedzmy, że to będzie jakiś taki wektor. No i to oczywiście jest wektor, który leży na tej krzywej. Gdybym chciał go tutaj narysować, to on by wyglądał jakoś tak. Czyli to jest ten wektor r od a dodać h. To jest ten właśnie wektor. No i właśnie, jakbym wziął teraz wszystkie te wektory dla dowolnych wartości parametrów, to Końce tych wektorów leżałyby dokładnie na tej krzywej. One odtworzyłyby mi z powrotem tę krzywą. Gdybym teraz narysował tutaj na tym wykresie to, gdzie będą końce wszystkich tych wektorów, no to te końce zbiorą się w krzywą. Te punkty utworzą tę krzywą. Ja teraz próbuję narysować dokładnie ten kształt, co tam był u góry. Nie wiem, na ile mi się to uda. Czyli zaczynamy stąd, potem przechodzimy przez ten punkt. Tutaj idziemy do góry, tutaj ta krzywa jakoś zakręca i kończy się gdzieś tutaj. No powiedzmy, wygląda to podobnie. No, i oczywiście ten punkt również tutaj możemy sobie zaznaczyć. Ten punkt dla, to będzie r dla parametru t równego b, czyli to będzie r od b. No i odpowiadający mu wektor będzie wyglądał jakoś tak, że tutaj on się zaczyna początkowo początku ładów No, i tutaj wskazuje nam ten punkt. Tak, jak będzie wyglądał ten wektor. No, i oczywiście to jest inny sposób patrzenia to samo. To jest ta sama krzywa, tylko tutaj zapisaliśmy jako dwa oddzielne równania. Tutaj mówimy, że ta krzywa to jest. To jest zbiór wartości funkcji takiej wektorowej. Mamy funkcję o wartościach wektorowych. Po prostu te dwie funkcje złożyliśmy w jeden obiekt geometryczny, jakim jest wektor. No i tutaj patrzymy na to jako na funkcję o wartościach wektorowych i takimi funkcjami będziemy się zajmować w kolejnych filmach. W szczególności zaczniemy, zajmiemy się różniczkowaniem takich funkcji o wartościach wektorowych.